Wejście do przestrzeni publicznej z taką muzyką jak muzyka Bacha, z taką imprezą jak festiwal bachowski uważam za bardzo ciekawe posunięcie, bo przecież zależy nam na tym, żeby festiwal zyskiwał coraz szerszą publiczność i by ta muzyka wydawałaby się tak hermetyczna, swoim pięknem zachwycała kolejne osoby. W naturalny sposób oczywiście krążymy cały czas wokół Kościoła Pokoju, bo bez względu na sytuację repertuarową to jest tak naprawdę miejsce, za którym publiczność strasznie tęskni. To znaczy to jest, jest coś takiego w tym wnętrzu, że ludzie uwielbiają tą atmosferę, ten zapach i trudno się temu dziwić. Natomiast oczywiście, ponieważ Świdnica leży w sercu niezwykłego krajobrazu kulturowego, wobec tego zabieramy publiczność w przeróżne miejsca i mam nadzieję, że każde jest jakąś dużą przyjemnością od Młynu w Siedlimowicach po inne lokalizacje w samej Świdnicy. Pikniki na trawie to jest jedna z naszych propozycji, która od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem. Koncerty w Kościele Pokoju, ale również koncerty, które proponujemy w bardziej kameralnych miejscach, jak na przykład Kościół Świętego Józefa. Z roku na rok obserwujemy, że przybywa coraz więcej osób zainteresowanych udziałem w koncertach. Cieszymy się, że przy okazji zwiedzają Świdnicę.